Ponad 17 tysięcy uczniów w naszym województwie napisało w poniedziałek maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpoczął się punktualnie o 9. Na wypełnienie arkuszy maturzyści mieli 170 minut. By zdać, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. No więc tak, 5 maja, poniedziałek 2014 roku, możemy zameldować gotowość do matur. Dzisiaj piszemy język polski. U nas gotowość już od godziny 5:05, bo o tej godzinie właśnie zostały wrzucone nam arkusze maturalne do szkoły. Ja byłam osobiście odbierałam, więc pracuję od 5. A jak gotowość? No to proszę popatrzeć na młodych, pięknych, którzy za mną stoją, są gotowi i już się niecierpliwią, kiedy wejdą na salę. Na maturze z języka polskiego pojawił się potop Henryka Sienkiewicza oraz Wesele Wyspiańskiego. Obie lektury w obecnym programie nauczania są omawiane fragmentarycznie. Jak się okazuje, do egzaminu dojrzałości przygotowuje nas nie tylko szkoła średnia. Można powiedzieć, że do matury przygotowujemy się przez całą swoją edukację, szkoły podstawowej począwszy, i robią błąd ci, którzy się przygotowują przez ostatni miesiąc albo ostatni rok, bo tak niestety nie można. Uczymy się całe życie i matura jest tym ostatecznym krokiem czy momentem na drodze edukacji i inaczej jej dobrze nie zdamy, tylko ucząc się przez wszystkie lata. Każdy z maturzystów mógł wybrać do 6 przedmiotów dodatkowych. W liceum ogólnokształcącym numer 5 najpopularniejszym przedmiotem wśród uczniów jest matematyka. A jak do matury nastawieni są ci najbardziej zainteresowani? No jak 3 lata tutaj już chodziłem do tej szkoły, to czuję się przygotowany. A co po maturze? No po maturze to najlepiej studia, medycyna, lekarski. No a później 5 lat ciężkiej pracy. No. Masz coś na szczęście ze sobą? Kurczę, nie pomyślałem o tym. Liczę na siebie, nie na szczęście dzisiaj. Przed polskim średnio, potem będzie matma rozszerzona, to jest dużo trudniejsze, ale polski to wszyscy zdają, więc myślę, że ja dam radę. A ile myślisz, że procent zdobędziesz na maturach? Ja szczerze mówiąc liczę na 50 z polskiego, z podstawy z matematyki około 90, a z matmy rozszerzonej zobaczymy. Jak się czujesz przed maturą? Troszkę spięta, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, bo się przygotowywaliśmy wszyscy, także. A z czego dostajesz maturę? Z tych podstawowe polski, matematyka i język angielski i biologię i chemię rozszerzoną. A gdzie składasz papiery? Na architekturę, na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. I w sumie chyba się dostanę, także nic innego nie planuję. Matury potrwają do 30 maja. Wyniki uczniowie otrzymają zaś 30 czerwca. A od 1 czerwca do 1 października maturzystów czekają najdłuższe wakacje w ich karierze naukowej.